Hej wszystkim, dzisiaj makijaż dosyć taki oryginalny. Miałam zupełnie inny zamysł, chciałam zrobić coś na wzór makijażu z wybiegu Donny Karan na jesień zimę 2011 i no wyszło mi coś zupełnie innego, bo stwierdziłam, że to jest za mało to, co zrobiłam. Zresztą zobaczycie w linku same, jak do tego dochodziłam, że zrobiłam coś takiego, mi wyszło. Zupełnie improwizowałam i nie wiedziałam, co mi wyjdzie. Także jestem zadowolona, fajnie było się zabawić, coś takiego ciekawego wymyśleć. Mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną czas i zapraszam do oglądania. Zaczynam od podkładu. Nie, zacznę sobie od spryskania twarzy Fix Plusem. To mi ułatwi aplikację. Więc używam podkładu HD Foundation z firmy Makeup Forever i pędzelka Sephora numer 45. Teraz czas na korektor. Użyję Bobbi Brown Creamy Concealer w kolorze Sand. Troszkę przypudruję sobie twarz Clinique Redness Solution. Głównie tutaj na środku, bo ja policzki mam nieco przesuszone. Pod oczami, żeby zagruntować korektor na powiekach, żeby pomóc cieniom się rozetrzeć. No i brwi, jak zwykle cień brun, który już tutaj dęko widać mu, bo tak często go używam. I pędzelek 208 z MAC. Teraz coś, co bardzo lubię robić przed zaczęciem makijażu, biorę taki duży pędzelek, czyli duży do blendowania, ale on to jest z Bobbi Brown, ale on jest za duży, moim zdaniem do rozcierania cieni, więc używam go pod oczy. I biorę ten najjaśniejszy cień z paletki Au Naturel, ten tutaj taki bardzo jasny, prawie biały, taka kość słoniowa. I nakładam go w kącikach i delikatnie pod oczami. I to mi automatycznie rozjaśnia tutaj tą okolicę. Gruntuję też korektor w tym miejscu, gdzie najbardziej lubi się tutaj skóra marszczyć. Rozjaśnia pod oczami i w kącikach. I od razu fajnie oczy wyglądają. No i teraz biorę brązową kredkę. Tutaj mam eyeliner, czyli kredkę z Bobbi Brown Black Chocolate. Jakaś taka miękka, ciemnobrązowa, może być też czarna. I na otwartym oku patrzę prosto w lusterko, tutaj przede mną mam lusterko i maluję sobie, zaznaczę punkt, w którym chcę, żeby był szczyt tego kociego oka, powiedzmy, że tutaj. I zrobię teraz taki półtrójkąt. O. W ten sposób. Tyle nam zupełności wystarczy na początek. I jak to mam, to nałożę jeszcze troszkę tej kredki, dodaję taki pędzelek z Sephory numer 16. Taki syntetyczny, sztywny pędzelek. I on mi pomoże rozetrzeć tą kredkę w dół. W ten sposób, tu i tutaj do środka. Ja kredkę mam roztartą, wezmę cień, taki piękny, ciemnozielony, jesienny cień numer 418 z Inglota. Piękna zieleń, strasznie mi się spodobał. I nałożę go tutaj w miejscu mniej więcej pod kredką, gdzie zaczęłam rozcierać wcześniej. Tutaj delikatnie w zagłębieniu. I tutaj na zewnętrzną część powieki. Tak najintensywniej tutaj przy tym trójkącie
Im niżej, tym słabsze jest to cieniowanie. Teraz wezmę złoty cień. Tutaj mam taką paletkę Steely w kolorze Gold Glow. To są takie wypiekane, trójkę takich wypiekanych cieni. To jest, niedawno to kupiłam w TK Maxie za tam 3 czy 4 funty. Normalna cena to jest jakieś 12 funtów. Więc użyję tego złotego cienia na reszcie powieki. Tak patrzę i w sumie czegoś mi brakuje. Myślę, że zrobię drugi trójkącik powyżej, ale wcześniej pomiędzy nie nałożę biały cień. Gdzie jest? Nałożę biały cień, żeby te linie były takie ostrzejsze troszkę. Czyli nad tą, nad tym trójkątem tu nakładam biały cień. Dookoła w sumie. No, a teraz, co by tu, ten sama kredka z Bobbi Brown i ten sam pędzelek i zrobię powyżej. Drugi trójkąt. Jakoś mniej więcej w tym miejscu. O, tak jest tu dużo ciekawiej. Mi się podoba bardziej. Naprawdę wam polecam ten pędzelek sobie. Coś mi dzisiaj w gardle siadło. Ten pędzelek z Sephony do takiego precyzyjnego malowania jest super. Do malowania ust jest bardzo, bardzo sztywny i cieniutki. Bardzo go lubię do takich prac. Żeby... Przedłużę to nawet tu. W sumie wychodzi mi coś bardzo fantazyjnego. Nie wiem, co jeszcze mogę zrobić. Może, żeby pasowało. Może trójkąt tu? Może tu zrobię trójkąt? Spróbuję. Zobaczę, jak to będzie wyglądać. Może najpierw biały cień. Tu wewnętrzny kącik. Tu już od razu powieka się tutaj, znaczy oko się układa w taki trójkąt, więc... Można to zaznaczyć, żeby podkreśliła też tą graficzność tego, co ja tu wyprawiam. I ten sam pędzelek. I zrobię może tutaj taki trójkąt. Jak mi się uda. Coś takiego? Nie wiem. Chyba pasuje. Totalnie. Sorry. Totalnie puściłam wodze fantazji. Miało być coś zupełnie innego, wyszło coś innego. No ale. Nie jest źle. Fajnie się tak pobawić i pokazać wam, co mi to wam wychodzi. To niekoniecznie jest do... Wiecie... Ale może na Halloween jako, nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, co to jest. Pani trójkąt. No może jeszcze zaakcentuję zielenią tutaj. Na tym. Prawie dajmy tą linię. I zacznę może, który to pędzelek. Mam taki syf na biurku, że sobie nie wyobrażacie. Tak to jest. Robię takie delikatne linie i raz tak omiatam na zewnątrz. Jak mam tą zieleń, to złoto też, czemu nie? To samo złoto, które używam delikatnie pod łukiem żywiołowym i dalej od tego zielonego, dosłownie odrobinę. Albo nie wiem, co jeszcze zrobię. Tu mam
Gotta Glow, Gotta Glow z Elfa. To jest taki złoty niby... Gdzie mam ci pędzel? Tu. Złoty niby róż, ale to jest bardziej rozświetlacz. Coś jak duplikat albatrosa z Narsa. I o, tutaj go miotę na całym... Tutaj mam na całej tej powierzchni powyżej tego trójkąta, aż pod tutaj jakąś policzką. Od razu mi się to miejsce rozświetli. Tak, to już w ogóle takie fantazje mi wyszło, że hej. W linię wodną mam sobie białą kredkę do przodu. Uwielbiam makijaże, w których mogę zastosować białą kredkę, nie cierpię czarnej kredki w linii wodnej. No, teraz wytuszuję rzęsy. Na razie zostawię to tak jak jest, bo już chyba dodatkowe kolory czy kombinowanie by było za dużo. Teraz to kombinować z rzęsami. Taki fantazyjny makijaż nie może obejść się bez sztucznych rzęs. Użyję moich absolutnie ulubionych Ardell Demi Wispies. Rzęsy już mam doklejone, wytuszuję teraz dolne rzęsy. Teraz róż i już. Użyję tego różu Suede firmy Sleek. To jest taki, mówiłam, różo-bronzer w takim fajnym odcieniu. I pomyślałam, do takiego graficznego makijażu przyda się graficzne konturowanie. Czyli nałożę go dość mocno. O, w tym miejscu. Teraz usta i to wszystko. Użyję takiej pomarańczowej zgaszonej pomarańczy pomadki 223.10, kupię numerację. To jest Makeup Factory. Jeszcze tym różorozświetlaczem z z Elfa złotym. Naniosę go tutaj nad górną wargę, w tym miejscu, gdzie tutaj się skóra załamuje i tutaj przy krawędzi. To, żeby ten dziubek tutaj się błyszczał. No i to jest gotowy makijaż. Troszkę mnie poniosło, troszkę fantazja się odezwała. No, mam nadzieję, że spędziłyście miło czas oglądając mnie, jak tutaj tworzę sobie. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie i do następnego. Pa, pa!